Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii Anatomia w praktyce. Dzisiejszego dnia przekażę Ci podstawowe sposoby, jak znaleźć struktury anatomiczne w obszarze przedniego przedziału uda. Zapraszam. Jeśli chodzi o przedział przedni uda, możemy sobie wyznaczyć kilka istotnych struktur mięśniowych. Zaczniemy od mięśnia krawieckiego. Mięsień krawiecki jest dwustawowym mięśniem, wpływa na zgięcie stawu biodrowego i zgięcie stawu kolanowego. Będzie determinował następujący ruch. Więc żeby skrócić mięsień i poczuć go palpacyjnie pod naszymi rękoma, będziemy musieli poprosić, aby pacjentka czynnie starała się delikatnie zbliżyć swoją piętę w stronę miednicy. My będziemy operowali z siłą 10%. Idziemy sobie, ustawiamy rękę w przebiegu mięśnia i mamy sytuację, że struktury twarde pod palcami będą determinowały nam przebieg mięśnia krawieckiego. Z poprzedniego filmu wiecie, że mięsień krawiecki będzie wchodził w skład gęsiej stopki, więc jego przebieg będzie następujący. Jeśli chodzi o inne struktury, to w obszarze mięśnia krawieckiego, idąc do strony przyśrodkowej, będziemy mogli sobie wypalpować delikatnej rotacji zewnętrznej, idąc głębiej, obszar mięśnia grzebieniowego. Pomiędzy mięśniem grzebieniowym a mięśniem krawieckim będziemy mieli przyczep dystalny mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Jest to dosyć istotny dla nas obszar, ponieważ będzie znajdował się tutaj trójkąt udowy. Górną część tego trójkąta będzie wyznaczał kolec, idące więzadło pachwinowe od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka łonowego. Będzie wyznaczał je mięsień krawiecki i mięsień grzebieniowy, a właściwie mięsień grzebieniowy razem z przyczepem dystalnym mięśnia biodrowo-lędźwiowego. W tym obszarze będziemy mieli idące struktury naczyniowe, takie jak gałązka nerwu płciowo-udowego, nerw udowy, tętnica biodrowa, żyła biodrowa i liczne węzły chłonne. Jeśli chodzi o struktury mięśniowe, idziemy sobie dalej. Od kolca biodrowego bezpośrednio do obszaru podstawy rzepki będzie sobie szedł właściwie mięsień prosty uda. Jeżeli poprosimy pacjentkę, aby wyprostowała w pełni nogę i napiała mięsień czworogłowy, będziemy mogli sobie zaobserwować istotny punkt, który będzie się wybrzuszał i jest to bezpośrednio mięsień prosty uda, który wchodzi w skład głów czterech mięśnia czworogłowego. Po stronie przyśrodkowej będziemy mogli sobie zaobserwować bardzo mocny mięsień, jest to mięsień prosty, przepraszam, nie prosty uda, tylko głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego. Ona filogenetycznie jest najmłodsza. Filogenetycznie to oznacza, że w rozwoju ewolucyjnym powstała najpóźniej. To znaczy, że jeżeli ludzie z pozycji czworaczej prostowali się, doprowadzaliśmy do wyprostu w stawie kolanowym, ona powstała jako ostatnia. Dlatego bardzo często w przypadku unieruchomienia kończyny jako pierwsza będzie nam zanikać, będzie traciła swoją objętość. Pokażę na drugiej nodze, idąc od prostego uda do strony zewnętrznej, będziemy mogli sobie zaobserwować mięsień czworogłowy, głowę boczną, obszerny boczny. Bezpośrednio schodząc sobie do strony bocznej, będziemy mogli napotkać krawędź pasma biodrowo-piszczelowego i bezpośrednio przegrodę pomiędzy mięśniem czworogłowym a pasmem biodrowo-piszczelowym. Jeśli chodzi o mięsień czworogłowy, będzie miał wspólny przyczep u podstawy rzepki szerokim, silnym ścięgnem, które będzie przyczepiało mięsień do struktury tutaj kostnej. Jeśli chodzi o ustawienie tej rzepki, możemy jeszcze powiedzieć o tym, że na przykład często występują pewnego rodzaju lateralizacje, czyli spychanie rzepki bezpośrednio z osi do strony przyśrodkowej skutkiem albo nadmiernej pracy po stronie przyśrodkowej lub rozluźnieniem mięśni po stronie bocznej i lateralizacja doboczna, czyli ustawienie rzepki w stronę boczną, co jest skutkiem słabo działającego mięśnia obszernego przyśrodkowego lub wzmożonej pracy w obszarze mięśnia czworogłowego głowy obszernej bocznej. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że w obszarze przednim, jeśli chodzi o nasze udo, możemy zaobserwować sobie jeszcze mięsień naprężacz powięzi szerokiej. Naprężacz powięzi szerokiej będziemy sobie znajdowali
Jego początek będzie leżał w obszarze bocznej strony kolca biodrowego przedniego górnego i będzie sobie on schodził bezpośrednio do powięzi pośladkowej. Jak znaleźć kolec biodrowy przedni górny? Kłębem kciuka staram się delikatnie znaleźć twardy punkt kostny i ten twardy punkt kostny będzie dla nas kolcem biodrowym przednim górnym. Mamy jego boczną krawędź, więc wiemy, że mięsień naprężacz będzie sobie schodził w kierunku pośladka, determinując naprężenie pasma biodrowo-piszczelowego, które będzie leżało po stronie bocznej. Jeśli chcemy ocenić sobie zakres ruchomości w obszarze przedniego przedziału uda, czyli to, jak tkanki nam pracują, czy tam mamy wzmożone napięcie, zablokowane tkanki w skróceniu, możemy poddać sobie to pod test. Swoją dłoń ustawiam na kości krzyżowej u pacjentki, drugą dłonią łapię sobie za kostkę przyśrodkową, kostkę boczną i staram się zbliżyć piętę pacjentki w stronę pośladka. Biorąc pod uwagę, że książkowo powinna być możliwość pod kątem ruchu tkanek zbliżenia pięty do samego pośladka, to wiemy, że tutaj mamy mniej więcej wielkość pięści, którą możemy sobie zmieścić. Ale żebyśmy wykluczyli pewnego rodzaju komponenty kompensacyjne pod kątem rotacji miednicy, pogłębiania krzywizn w kręgosłupie, możemy sobie ustabilizować pozycję jeszcze bardziej. Poprosiłbym Ciebie, abyś przesunęła się do krawędzi bocznej i zrzucisz sobie nogę poza leżankę. Stabilizujemy sobie dłonią miednicę jeszcze raz, aby wyczuć, czy nie ma ruchu kompensacyjnego w odcinku lędźwiowym. I tak samo powtarzamy sobie ten ruch. I sprawdzamy sobie, czy coś się zmieniło z zakresem ruchomości. O ile wcześniej mogłem zmieścić pięść, to teraz mogę zmieścić pięść i kawałek. To znaczy, że część ruchu była kompensowana. Więc wiemy, że w takim przypadku dla takiej nogi jest to wskazanie terapeutyczne do tego, żeby sobie opracować obszar mięśnia czworogłowego. I chodźcie ze mną, pokażę Wam, jak opracować czwórkę. Na samym wstępie musimy sobie określić kierunek restrykcji tkankowej. Czym jest restrykcja tkankowa? Jest to ograniczenie ślizgu tkanek względem siebie w konkretną stronę. Więc na samym początku warto sobie ocenić, w którym kierunku restrykcje zachodzą. Do tego będziemy potrzebowali dłoni. Wklejamy sobie dłoń w luz tkankowy. Jak wkleimy sobie dłoń w luz tkankowy, wybierzemy sobie pewnego rodzaju kierunek i oceńmy sobie ślizg w stronę doogonową. OK. Żeby nie dać fałszywie dodatniego wyniku, to znaczy, że wklejam się w tkankę, wybieram pewną część w jedną stronę i potem zabieram w drugą stronę, stronę dogłowową, to mogę mieć wrażenie, że ruch dogłowowy jest znacznie większy i to determinuje kierunek pracy w przeciwną stronę. Więc jeżeli chciałbym wykonać prawidłowo test restrykcji, wklejam swoją dłoń, wybieram sobie luz w jednym kierunku doogonowo, odklejam dłoń, wklejam dłoń jeszcze raz w tkankę i wybieram dogłowowo. I tu w tym przypadku możemy sobie śmiało zaobserwować, że tkanka u naszej pacjentki rusza się dogłowowo znacznie. Wiemy, że doogonowo tego ruchu praktycznie nie ma, więc kierunek restrykcji doogonowy będzie determinował kierunek jazdy, w którym będziemy sobie pracować. Na samym początku, w myśl zasady z masażem tkanek głębokich, warto sobie dobierać globalne techniki. Globalne techniki to są duże techniki, które będą opracowywały jak największy obszar. Z racji tego, że mięsień czworogłowy, udo, jest dużym obszarem w naszych tkankach, w naszym ciele, to będziemy mogli sobie wykorzystać duże techniki z naszej puli technik, które wykorzystujemy w MTEK-u. Pierwszą z nich jest praca przed ramieniem. Praca przed ramieniem będzie polegała na tym, że wklejamy się w tkankę, wybieramy sobie luz tkankowy, wiemy, że mamy kierunek restrykcji doogonowy, więc sobie będziemy doprowadzali do tego, że chcemy sobie rozciągnąć tę pracę tkanki i powoli sobie zaczynamy przesuwać. Dbajmy o ergonomię naszej pracy, pamiętajmy o tym, że nasz kręgosłup w naszej pracy też jest ważny i zaczynamy sobie i zgodnie z ruchem tkanki. Jeżeli będzie sytuacja, że tkanka nas zablokuje, zatrzyma, nie idziemy dalej, przytrzymajmy przez chwilę i pracujemy sobie dalej. Jeśli chodzi o pulę innych technik, które możemy sobie wykorzystać, niewątpliwie będzie to nasada dłoni. Wklejamy się w innym paśmie w takim razie, stajemy sobie,
Wklejamy nasadę w luz tkankowy, rozciągamy go i zaczynamy powoli przetaczać. Pamiętamy o tym, żeby się nie śpieszyć. Ruch ma być dokładny, powolny. Wykonajmy lepiej kilka powolnych ruchów starannie niż niestarannie kilkanaście szybkich. Czyli chcemy, żeby nie praca wyglądała w ten sposób, tylko wybieramy luz, rozciągamy i pracujemy. Kolejną techniką z puli technik masażu tkanek głębokich są miękkie pięści. Wybieramy sobie w takim wypadku ułożenie jednej i drugiej. Miękka pięść jest to pięść, która nie jest zaciśnięta. Twarda pięść, tak jakbyśmy chcieli w worek treningowy uderzyć. Miękka pięść to są otwarte palce, a kciuk będzie wyznaczał nam kierunek. Wiemy, że chcemy iść dogonowo, więc ustawiam dłoń w sposób taki, że kciuk wyznacza kierunek. Jedna strona, druga strona. Wybieram sobie luz, rozciągam go i powoli zaczynam sobie przetaczać. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że mamy głowę boczną oraz głowę przyśrodkową. Więc dobrze byłoby sobie móc pracować po jednej ze stron. Aby pracować z głową boczną, będziemy sobie stawali od bocznej strony leżanki. I tak samo możemy sobie wykorzystywać techniki z masażu tkanek głębokich, dedykując tylko ruch po głowie bocznej. Jeśli chodzi o stronę przyśrodkową, to analogicznie wykorzystujemy sobie ten sam ruch po stronie przyśrodkowej. Wklejamy się w luz, rozciągamy go i zaczynamy sobie powoli przetaczać. Po technikach dużych, globalnych, mamy techniki precyzyjne. I takimi technikami precyzyjnymi mogą być opuszki palców. Opuszki palców, tak jak w przypadku pracy w kierunku dogonowym, ustawiamy się na części proksymalnej. Możemy sobie opuszkami lokalnie opracować mięsień prosty uda. Więc wklejam się. Najczęściej ja ustawiam sobie palce w sposób taki, że łączę środkowy, serdeczny. Stabilizuję sobie tylko palcami wskazującymi, wybieram luz, wklejam się w tkankę, rozciągam ją i zaczynam sobie powoli pracować. Jeśli chodzi o kolejną technikę precyzyjną, kolejną techniką precyzyjną będą paliczki. I teraz kciuk w tej technice będzie przeciwstawny do techniki z miękką pięścią, gdzie ona wyznaczała, właściwie gdzie kciuk wyznaczał kierunek jazdy. Tak w tym przypadku ustawimy sobie paliczki i kciuk w przeciwnym kierunku, aniżeli praca. I teraz dlaczego tak sobie ustawiamy? Jeżeli do równoległej względem ziemi pozycji przyłożylibyśmy sobie dwa paluszki, to będzie to dawało nam kąt około 60 stopni, czyli kąt, który chcemy sobie uzyskać, wykorzystując sobie masę własnego ciała, jak najmniejszą ilość bólu dla pacjenta, a jak największy przy tym wszystkim efekt terapeutyczny. I możemy skupić się na przykład na głowie bocznej, ponieważ ona może warunkować jakieś duże wrażenia bólowe u pacjenta. Więc możemy sobie pracować lokalnie z wykorzystaniem także paliczków. W myśl zasady pracy z masażem tkanek głębokich możemy sobie wykorzystywać różnego rodzaju pozycje ułożeniowe, które będą determinowały konkretny ruch na naszych tkankach. W tym przypadku noga zrzucona poza leżankę będzie nam rozciągała tkankę, więc my będziemy mogli uzyskać cechę wiskoelastyczności w pracy z naszym pacjentem. Wiskoelastyczność jest to połączenie cech elastyczności tkanki, czyli tego, że tkanka się rozciąga, oraz plastyczności, czyli odkształcania, które my możemy naszymi rękoma tutaj uzyskać. Więc połączenie elastyczności i plastyczności daje wspólną cechę wiskoelastyczności, którą chcemy tutaj mieć w tkankach u naszych pacjentów. Jeżeli mamy tkankę rozciągniętą, to możemy sobie włączyć do tego oczywiście terapię, którą sobie chwilę temu pokazywaliśmy, czyli miękkie pięści, nasadę, przedramię,
opuszki palców, nie ma żadnego problemu. Ale na co warto zwrócić uwagę? Ano warto zwrócić uwagę na ruch czynny wraz z pacjentem. I teraz wykorzystamy sobie kilka powtórzeń do tego, aby razem z pacjentem przez około 10 sekund iść do zgięcia, ze zgięcia do wyprostu w stawie kolanowym oraz z wyprostu powoli opuszczając nogę do zgięcia. Fiksujemy się na tkance, wybieramy sobie plus i wspólnie liczymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i idziemy do samego końca. Prosimy pacjenta, aby utrzymał nogę w tej pozycji. Fiksujemy się jeszcze raz na tkance i przez 10 sekund opuszczamy nogę do zgięcia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I idziemy do samego końca. Oczywiście wykorzystujemy sobie kilkanaście powtórzeń dobrej, solidnej pracy, aby fajnie opracować cały mięsień czworogłowy. Kolejnym obszarem, który chcemy sobie opracować, jest przyczep do podstawy rzepki ścięgna mięśnia czworogłowego. Czyli szukamy sobie twardej struktury kostnej, jest to przednia powierzchnia rzepki, jesteśmy nad tą rzepką, na podstawie rzepki, wybieramy sobie opuszki i idziemy sobie w stronę proksymalną. I wykonujemy sobie takich ruchów kilkanaście w różnych wektorach, aby poprawić pracę elastyczności tkanki, oprócz tego dodać pewnego bodźca, który będzie stymulował do produkcji kolagenu, który będzie mechanicznie zabezpieczał naszą tkankę i sam przyczep. Jeśli chodzi o kwestie związane z rotacją, to warto sobie ocenić, czy u pacjentki jest ograniczenie rotacji w którąś ze stron. I wybieramy sobie kość, nie łapiemy sobie za stopę i nie sprawdzamy sobie ruchu w samej stopie, tylko łapiemy sobie za podudzie i idziemy sobie do rotacji zewnętrznej. Oceniamy, ile mamy tej rotacji, wracamy i oceniamy sobie, ile mamy rotacji wewnętrznej. Więc wiemy, że rotacji wewnętrznej będzie więcej. Mamy ograniczenie w kierunku rotacyjnym do rotacji zewnętrznej dla podudzia, więc chcemy sobie to opracować. Więc idziemy sobie do ruchu rotacji zewnętrznej. Ja swoimi dłońmi wklejam się bezpośrednio w tkanki na stawie kolanowym, wybieram sobie luz i idę do rotacji, a moje ramiona i mój tułów będą wyznaczały kierunek tej pracy. Więc wklejam się i zaczynam sobie rotować w celu pogłębienia tego zakresu i trzymam przez kilkanaście albo i kilkadziesiąt sekund. Puszczamy tkankę i w taki oto sposób mamy opracowany cały obszar mięśnia czworogłowego. I w ten sposób opracowaliśmy sobie cały obszar przedniej części uda. Warto w takim wypadku ocenić sobie efekty naszej pracy pod kątem badania zakresu ruchomości dla tkanek w obszarze przedniego przedziału uda. Ocenimy sobie zatem efekty naszej pracy terapeutycznej dla lewej kończyny poprzez pracę na przednim przedziale uda. Zginamy sobie staw kolanowy, stabilizujemy sobie dłonią kość krzyżową i miednicę, sprawdzamy, czy nie mamy kompensacji w obszarze jakiegoś ruchu na naszej dłoni. To, co chcemy sobie zrobić, to zbliżyć piętę do pośladka. O ile wcześniej mogła nam wejść cała pięść, tak zdecydowanie zakres nam uległ zmianie, oczywiście na plus. Ale sprawdźmy sobie jeszcze w pozycji ze zrzuconą nogą poza leżankę, jak to będzie wyglądało. I tak jak poprzednio, stabilizujemy sobie kość krzyżową miednicę, zginamy sobie staw kolanowy, zbliżamy do pośladka. Wcześniej mogła nam wejść pięść i kawałek jeszcze pięści, ale w perspektywie tutaj mamy zdecydowaną poprawę dla elastyczności i ruchu zakresu, właściwie ruchomości dla kości udowej, dla całego przedniego jej przedziału, czyli mięśnia czworogłowego.
Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że sam materiał Wam się podobał. Jeśli chodzi o kwestie związane z anatomią w praktyce, więcej odcinków będzie niebawem. Natomiast chciałbym Was dopytać, jakie są Wasze wrażenia, odczucia, ewentualnie czy macie jakieś sugestie. Także zachęcam do polubienia materiału oraz zostawienia komentarza pod spodem. Dzięki za dzisiejszą Waszą uwagę. Cześć!